Witam. Muszę się pochwalić, że trafiła mi się ostatnio niezła okazja. Planowałem bowiem kupić tę grę już od dłuższego czasu, a tutaj na facebookowej grupie Planszowe Gry Wojenne pojawiła się oferta sprzedaży używanego egzemplarza w cenie o 1/3 niższą od sklepowej. Przyznaję, nie wahałem się ani na chwilę, zwłaszcza że jak wspomniałem, to jest gra, którą chciałem zawsze mieć w kolekcji, odkąd się o niej dowiedziałem. Czemu? O ile bowiem, jak wiecie, posiadam i bardzo lubię grę Advanced Squad Leader, to pewną wadą ASL-a jest być może to, że tak naprawdę jest to system pasujący tylko do II wojny światowej i ewentualnie jej bliższych okolic, czyli powiedzmy lat 30. i najdalej 50. Ani wcześniej, ani później się nie sprawdza. Co prawda były takie próby, bo zrobiono jakiś tam moduł do Wietnamu, zrobiono moduł do I wojny światowej, ale w opinii graczy były to raczej rzeczy nieudane. A ja z kolei zawsze chciałem mieć też w kolekcji coś poświęconego współczesnym konfliktom zbrojnym. Przyznaję, wahałem się trochę między MBT właśnie, a systemem taktycznym Lock and Load. Ale Lock and Load wydało swój system taktyczny w postaci także i dema, który miałem okazję pobrać. Pograłem, może kiedyś coś o nim wspomnę też tutaj, ale ogólnie rzecz biorąc jakoś mnie nie oczarował. Więc postanowiłem dać szansę tej grze, zwłaszcza że zebrała ona bardzo wysokie oceny i opinie o niej były generalnie bardzo pozytywne. Tak więc przyszła do mnie. To jest egzemplarz, co prawda, używany z drugiej ręki, ale nienaruszony, można powiedzieć. Jak się zaraz przekonacie, wszystko jest w takiej formie, jak było w momencie kupienia, co tym bardziej sobie cenię. Przede wszystkim zaznaczę, to jest, pudełko jest diabelnie ciężkie. W porównaniu z znakomitą większością gier wojennych, jakie mam, to ono waży zdecydowanie więcej. Chyba tylko moduły te duże do Advanced Squad Leader ważyły tyle samo. Okładka jest fajna, przy takim bardzo prostym tytule w sumie, bo 3 literki tylko. I dostajemy jednak opis, o co w tej grze chodzi. I przyznaję, że grafika jest elegancka. Co prawda, jak pewnie niektórzy wiedzą, wolę okładki, na których mamy nie tylko maszyny, ale i ludzi. Tak tutaj, biorąc pod uwagę tematykę gry, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Z tyłu mamy informację o tym, co mamy, o czym w ogóle ta gra jest, co znajdziemy dokładnie w środku, pełną listę, przykłady żetonów i to, co u GMT bardzo sobie cenię, czyli dokładne informacje o grze, skala, czas gry, stopień trudności, przyjazność, jeśli chodzi o pojedynczego gracza i tak dalej. Zajrzyjmy do tego ciężkawego już pudełka. Na początek zasady. Zasady podzielono, jak widzę, widziałem już na dwa rodzaje, mianowicie Basic Game Rules i Advanced Game Rules. Basic Game Rules mają łącznie 27, no tak około 30, powiedzmy, że circa about 30 stron zasad, czyli można porównać je pod tym względem pełnymi zasadami do Advanced Squad Leader Starter Kit, które mają zbliżoną ilość stron. Zaś Advanced Game Rules, co już są znacznie grubsza kniga, 72 strony. Instrukcja wydana na papierze klasycznym, nie kredowym, co uważam za dużą zaletę. Nie lubię zasad wydawanych na kredzie, zwłaszcza takich, które się często czyta i dużo czyta. I za to GMT tutaj łapie u mnie plusa. Instrukcji nie miałem jeszcze okazji czytać, zaznaczam, przejrzałem ją już tylko pobieżnie, więc nie będę jej oceniał pod kątem czytelności i tak dalej. Natomiast zrobiona jest w sposób dość typowy dla GMT, z wyróżnionymi kolorystycznie ważniejszymi fragmentami, sporą ilością przykładów. Zauważmy, że w zasadzie przy każdym fragmencie zasad mamy jakiś przykład, co bardzo sobie cenię. Ciekawostką są także występujące w instrukcjach tu i ówdzie, instrukcji tu i ówdzie zdjęcia sprzętu. Advanced Game Rules liczy, jak wspomniałem, 70 stron. Nie wiem jeszcze, bo nie sprawdzałem, czy to jest całkowicie
powtórzenie tego, co było tu oraz nowe zasady, czy tylko nowe zasady? Podejrzewam, że tylko nowe zasady, co oznacza, że załapanie ich zajmie sporo czasu. Następnie playbook, czyli książka scenariuszy. W grze występuje, jeśli dobrze pamiętam, 10 scenariuszy. Tak, 10 scenariuszy, różniących się od siebie oczywiście stopniem trudności, dodatkowymi zasadami oraz rodzajem jednostek. Pod tym względem gra jest zrobiona wzorcowo. Zaczynamy od małych, prostych scenariuszy z niewielką ilością jednostek i ograniczonymi tylko rodzajami jakichś tam dodatkowych rzeczy, przechodząc stopniowo do coraz bardziej złożonych. To, co przyznam, bardzo lubię i cenię w grach wojennych. Następnie tabelki. Standardowo są ich, jak to u GMT bywa, dwa komplety. Nie będę się tutaj tak samo pokusił jeszcze o ocenianie ich, natomiast to zwraca uwagę ich mnogość. Tabelek jest dużo. Tak, jest jeszcze druga strona. Co ciekawe, gra wykorzystuje mechanikę K100. Czyli mamy dwie i K10. Czyli wykorzystujemy kostki dziesiątki. Jeżeli chcemy uzyskać wynik K100, to rzucamy dwiema. Jedna określa nam dziesiątki, druga jedynki. Tabel, jak wspomniałem, są dwa komplety. Następnie plansze. Gra wykorzystuje mechanikę zbliżoną trochę do Advanced Squad Leader. Widać jednak, co świat zawdzięcza temu systemowi. Krótko mówiąc, plansze mamy stosunkowo niewielkie. Za to są to plansze modułowe. Krótko mówiąc, możemy je ze sobą łączyć i one wspólnie dopiero tworzą większe plansze. Co też mi się bardzo podoba, są to plansze dwustronne. Jeśli chodzi o ich oprawę graficzną, to szału ona pewnie nie robi. Podobieństwo do wspomnianego wcześniej ASL-a jest pewne, co rzuca się zwłaszcza jak spojrzymy na na legendę. No ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, od tamtego czasu Ameryki w grach taktycznych raczej nie wynaleziono. Z tego co widziałem, to właśnie lock and loadowy system chyba szedł w trochę inną stronę, aczkolwiek on z kolei wykorzystywał niemal identyczną co ASL mechanikę, jeśli chodzi o fazy. Nazwy faz i to, co się dzieje w poszczególnych, były bardzo, bardzo zbliżone do ASL-a. Tu jest z kolei, z tego co zauważyłem, chyba zupełnie inaczej. Plansz jest łącznie 5, z tym, że pamiętajmy, że każda z nich jest dwustronna, czyli łącznie dostajemy 10 plansz. Następnie karty jednostek. To jest pewne nowum, z tym się jeszcze w grach wojennych nie spotkałem. Mianowicie jest to gra, jak wiecie, nastawiona na prezentację sprzętu wojskowego bardziej niż jednostek piechoty. No, schodź. Przepraszam Was bardzo. O. Każdy rodzaj sprzętu, tutaj widzimy na przykład BDN2, proszę, o, ma swoją kartę, która dokładnie określa jego uzbrojenie, opancerzenie, możliwości itd. Każda z tych kart jest dwustronna i każda strona odnosi się do innego rodzaju sprzętu. Tu na przykład widzimy klasycznego BRDM2, tu widzimy BRDM2 wyposażonego w ATGM. Tu widzimy kartę przeznaczoną dla jednostek piechoty, które też w tej grze występują. Tych kart jest bardzo dużo i zauważmy, one są wydrukowane na grubym papierze. To jest pewnie jedna z tych rzeczy, które podnosiły ciężar tej książki, tej gry. Kart są łącznie cztery takie zestawy, przy czym tak. Dwa i chyba dwa jeszcze, dwie karty w kolejnych są rosyjskie, a tak powiedzmy 45% to są amerykańskie. Pomysł ciekawy, nie wiem jak to się sprawdzi w grze. Czy powiem Wam tak, problem jest taki, że ja nie lubię, kiedy mam wokół jeszcze planszy poskładane jakieś inne rzeczy. Więc zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Kości, dwa zestawy. Czyli jeden podejrzewam do rzucania kasetkami, a drugi dorzuca dla każdego gracza do rzucania K10-kami. Coś, co u GMT bardzo zawsze ceniłem, czyli woreczki strunowe do trzymania żetonów. Oraz to, co w grach jest przecież też bardzo ważne, czyli żetony. Zauważmy, żetony są duże.
To jest też coś, co robi się już w grach wojennych na zachodzie normą, a co sobie bardzo cenię, czyli przechodzenie stopniowo do coraz większych żetonów, rezygnacja z tych maciupenikich, co ma sens, zwłaszcza przy, jak spojrzymy, większej ilości informacji znajdującej się na tych żetonach, a pamiętajmy, że i tak w tej grze sporą część informacji mamy na tych kartach. Żetony są eleganckie, grube. Przyznaję, że nie mam do nich w tym momencie wątpliwości. Widok jednostek z góry, powiem tak, wolę z boku, ale w przypadku takich gier, gdzie podejrzewam bardzo istotne będzie na przykład ukierunkowanie żetonu na mapie, widok z góry ma swój głęboki sens. Tu mieliśmy jednostki amerykańskie, tu mamy jednostki sowieckie. Wykorzystujące nietypowo nie czerwone, ale pomarańczowe tło. Tu mamy jeszcze kilka innych jednostek obu stron. Zauważmy, że poza czołgami i generalnie wszelkiego rodzaju pojazdami, że występują także jednostki lotnicze. Mamy śmigłowce, mamy samoloty oraz żetony pomocnicze. Te już są ciut mniejsze, ale nadal wyglądają nieźle. Kolejne żetony pomocnicze. Mam nadzieję, że będzie ich dosyć dużo. Biorąc pod uwagę, że jest to pierwsza gra z tego systemu, znaczy jest to edycja w ogóle, zaznaczmy, gry z lat 90. czy końca 80. Pamiętam, jak w Dead of Winter tegoż wydawcy zdarzyło mi się, że mimo posiadania kompletnej gry, żetonów pomocniczych było za mało do rozstrzygnięcia niektórych rozgrywek, czy ba, nawet do rozłożenia jednego ze scenariuszy ich brakowało. Co jak twórcy tłumaczyli tym, że skoro była to jedna z gier wydanych w ramach systemu Great Battles of American Civil War, to gracze na pewno mają tych gier więcej, więc mogą sobie dawać żetony z innych. No, mnie to nie przekonywało. Tutaj mam nadzieję, tego problemu nie będzie. Więc tak. Podsumowując pierwsze wrażenie. Wygląda to ciekawie. Jestem ciekaw, jak będzie to działało w praktyce. Jak widzimy, tabelek jest dużo. Przypomnijmy ten widok. Tabelek jest dużo. Dodatkowo dochodzi wiele wskaźników na tych kartach. Krótko mówiąc, będzie tutaj sporo akcji i sporo, podejrzewam, liczenia. Czy to w praktyce zadziała? Biorąc pod uwagę generalnie pozytywne oceny tej gry, mam nadzieję, że tak. Sporo sobie po niej obiecuję i kto wie, jeżeli mi się spodoba, taką mam nadzieję, to być może za jakiś czas, kiedy skończę na przykład tutorial do bitew II wojny światowej, taktyki i strategii, być może wezmę się za tą, za dokładniejsze omawianie zasad do niej, bo jak raczej się spodziewacie, zasad do Advanced Squad Leader jest dużo i je omawiał, jeżeli w ogóle kiedykolwiek dam radę je omówić w całości, to zajmie mi jeszcze całe lata. Natomiast tak, moje wrażenie, jeśli chodzi o tą grę, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jest dobre. Nie jest to coś, na co bym zrobił wielkie oczy, wow, patrzcie, super grafika. No, plansze, jak widzicie, są dosyć oszczędne graficznie i przyznaję, że tutaj można było to zrobić ładniej. Natomiast podejrzewam, że kluczowa w tym przypadku jest nie elegancja, ale praktyczne ich wykorzystanie. W grach taktycznych jednak wszelkiego rodzaju duperelki typu linia widoczności, wysokość i tak dalej mają znaczenie, więc nie będę tutaj na to klął. Wielu ludzi na przykład ASL też niby odrzuca, bo wygląda mało elegancko, a moim zdaniem w praktyce wszystko to sprawdza się dobrze. Trochę mnie też martwią, jak wspomniałem, te wszystkie tabelki z całą masą mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania. Matematykiem nigdy nie byłem. Skończyłem matematykę w trzeciej klasie liceum, w czwartej już miałem szczęście jej nie mieć i to był moment, kiedy odetchnąłem z ulgą. Miejmy nadzieję, że tutaj mi to nie sprawi większych problemów. Dokładniejszymi wrażeniami na pewno za jakiś czas się podzielę, a na razie moja opinia jest taka, że gra wygląda dobrze. Nie super rewelacyjnie, ale też nie znalazłem tu na razie niczego, co by wzbudzało we mnie jakieś wrażenia negatywne. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.